Hejo, hejo, kochani! Gotowi, aby przenieść się do świata bobasów, malutkich, uroczych siostrzyczek ze świata LOL Surprise. Zapraszam Was na unboxing Lilsów, czyli maluszków od LOL Surprise z najnowszej serii Makeover Series, w której to możemy znaleźć albo bobaska, albo zwierzątko. Ale uwaga, uwaga, uwaga! Mam tutaj moją zupełną nowość, czyli Lilsy, ale w drugiej odsłonie. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Zupełnie nowego kociaczka pokazanego oraz z przodu, zamiast młodszej siostrzyczki, mamy młodszego braciszka. I to się świetnie składa, bo ja tutaj mam dwóch takich chłopców, do których z wielką ochotą znalazłabym młodszych braciszków. Zaczynamy zabawę! Małe, urocze, słodkie Lilsy. Bardzo bym chciała trafić na małego chłopczyka. No ale możemy również trafić tutaj na małego zwierzaczka. Niech każdy z Was zostawi kciuki do góry. W środku mamy aż 5 niespodzianek. No i piszcie, czy trafię na chłopca, czy też może na zwierzaka. Odstawiajcie na dole w komentarzu. A ja zabieram się za pierwszą warstwę, czyli za pierwszy suwaczek. I sprawdzamy, co też jest pod spodem. A, słuchajcie, coś tutaj się jeszcze zakleiło. Mamy pierwszą niespodziankę, czyli rebus. A na rebusie mamy pokazaną tutaj taką saszetkę z kosmetykami i królową. Rozwiązaniem jest Makeup Queen. Coś mi się wydaje, że już kiedyś trafiłam na taki rebus. Kolejna warstwa, suwaczek tym razem mamy z tej strony. Oj, słuchajcie, trzymajcie kciuki, abym trafiła na chłopca. No chyba, że trafię jeszcze na jakąś fajną siostrzyczkę. Też by było fajnie. Cóż nam się tutaj pokazał? Let's rock! Tutaj jakaś dziewczynka do nas krzyczy, ale zobaczcie z tej strony! And roll! Wow, jaki fajny jeżyk! No jeżyków w swojej kolekcji jeszcze LOL Surprise to ja nie mam. Mam jakieś chomiki. Ostatnia warstwa. I mamy już pudełeczko. Jasno-różowe, oczywiście okrągłe z napisem LOL Surprise. Braciszku, braciszku, czy jesteś tam w środku? Ściągamy tę osłonkę. Mamy wałek, który może nam tutaj, zobaczcie, się turlać. I dobra, mamy zawartość. Mamy szkiełko, mamy tutaj jakąś instrukcję. Ile mamy woreczków? Tutaj chyba jest torebeczka. Tutaj jakiś gadżet. No i tutaj na pewno mamy bobaska. Zobaczmy teraz na ulotkę i sprawdźmy, czy dużo mamy tamtych chłopaków. Najpierw zerknijmy na tę stronę. Mamy chłopca tutaj. Tutaj jest chłopiec. Jest mała małpka. O, i tutaj ptaszek, który wygląda jak pingwin. No a z drugiej strony wszystkie możliwe figurki, jakie możemy zebrać. Malutkie dzidziuśki albo malutkie zwierzaczki. Widzę tutaj chłopczyka. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. No, sześciu chłopaków i tutaj, nie, to jest dziewczynka. Sześciu chłopaków, no i bardzo fajne, malutkie zwierzaczki. Oczywiście niektóre z tych figurek są popularne, niektóre rzadkie, no i również są takie bardzo ultra rzadkie. No to zaczynamy otwieranie. Możemy również spojrzeć przez to szkiełko magiczne, które ma w sobie drobinki brokatu. Zacznijmy od tego. Co to jest? Coś takie podłużne? Cóż to? Ach, okulary! Wow,
Wow, jaki fajny kształt mają. Takie cieniutkie, czarne, z czarnymi szkiełkami. I do tego mają jeszcze czerwone tutaj oprawki. Zobaczmy jeszcze torebeczkę. Ulala, słuchajcie, torebeczka jest w taką panterkę. No, no, powiem Wam szczerze, że wygląda fajnie. Możemy tutaj zawiesić sobie na przykład okulary. No i co tutaj będzie? Zwierzak? Chłopiec czy dziewczynka? Poluje na chłopców, wiecie o tym. O malutkich bobasków. No ale otwieramy. Na razie jeszcze nie zaglądam, uwaga. A, zwierzak chyba. O, kotek! Ale jaki malutki! Jeżeli ktoś z Was lubi kociaki, to na pewno Wam ta figurka się spodoba. Ja, jeżeli dobrze wiecie, oczywiście mam kotka w domu i kocham kotki. O, ale te okulary śmiesznie wyglądają. O, rany, chyba nie za bardzo pasują do tego kociaka. Kociak oczywiście ma taką jasną sierść, prawie białą i przepiękną blond fryzurkę. Zapewne taką samą fryzurkę ma właścicielka tego kotka. Niestety nie trafiłam na chłopca, no ale też wydaje mi się, że ten kociak nie należy do żadnego z tych chłopaków. Zobaczcie, w ogóle nie są do siebie podobni. Ten chłopak ma różowe włosy, ten z kolei ma takie jasne dredy. Chłopcy wyglądają naprawdę super, natomiast znam właścicielkę tego kotka. To jest ta oto pani, przepiękna, z taką samą fryzurką, ze spineczkami po bokach. No i wiemy, skąd ta panterka tutaj przy torebce z tym kociakiem, ponieważ właścicielka kociaka również ma ubraną taką panterkę i do niej idealnie będą pasować te czerwone, ja je założę, o, w ten sposób, okulary. Kolejna rodzinka LOL Surprise do mojej kolekcji. A teraz otworzymy sobie Lilsa, tylko że z tej pierwszej odsłony może tym razem trafię na jakiegoś chłopca, bo wiem, że tutaj również byli jacyś chłopcy. Rebus, wypadł mi. Rebus to jest oko plus kciuk do góry plus sukienka. I like our style. Uwaga, uwaga, kolejna warstwa. Jestem ciekawa, czy dobrze obstawiliście, że trafię na zwierzaka, czy też może tak jak ja chcieliście, abym trafiła na malutkiego chłopca. Widzieliście, ile ich tam jest. Dosyć sporo. Wow, w końcu uporałam się z tą warstwą. Jeszcze mi została tylko ostatnia. Coś, że suwaczki nie chcą ze mną współpracować dzisiaj. I mamy to pudełeczko w zupełnie innym kolorze. Tym razem jest to kolor taki brzoskwiniowy. Sprawdzamy, ile woreczków nam się tym razem trafiło. Tutaj mamy na pewno torebeczkę. Tutaj mamy figurkę, no i coś małego, coś bardzo malutkiego tutaj, jest również ulotka, na niej oczywiście nie mamy pokazanych wszystkich figurek, no to otwieramy najpierw tę malutką saszetkę. LOL Surprise, co my tu mamy? Ulala, proszę Państwa, to jest kokarda i to bardzo ładna. Kolejna niespodzianka. Ulala! Tym razem jest to torebeczka. A, wiem, do kogoś należy. Do cheerleaderki. Jest tutaj napis cheer. I sprawdźmy,
No właśnie, znowu będzie to zwierzak, czy też może bobas. Przekonajmy się, jeżeli uda mi się to otworzyć. Tadam, tadam. A, zwierzaczek! Jaki słodki psiaczek malutki! Ależ pięknie on wygląda. Ciekawe, czy zmieści się tu? No oczywiście, mieści się do torebki. A ta kokarda zapewne jest na szyję. No teraz to jest psiak elegancik. To nie koniec niespodzianek, kochani, ponieważ czas przedstawić Wam tadam, 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 właścicielkę tego psiaka, czyli moją Low Surprise cheerleaderkę. Widzicie? Bardzo do siebie podobni. Uwielbiają chyba kolor taki fioletowo-granatowy. Pasują do siebie idealnie. Zobaczcie, jaką cheerleaderka ma gigantyczną kokardę na głowie, a psiak ma kokardę na szyi. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy unboxing. Oczywiście celowałam w chłopców, miałam nadzieję na młodszych bobasków, braciszków, no ale niestety trafiłam na zwierzaki. Na szczęście uzupełniłam swoją kolekcję. Mam teraz dwie przepiękne rodzinki. Kochani, bądźcie ze mną również jutro na kanale Bajkowo. Do usłyszenia!